Już pan zbadał chorego, panie doktorze? Tak, jestem zadowolony z jego stanu. O, jak tu wieje. Czy można zamknąć drzwi? Naturalnie. No, jakże go dziś znalazłeś? Ciśnienie jest ciągle wysokie. Zawsze ta sama historia. To się może ciągnąć lata całe, a równie dobrze śmiertelny atak może nastąpić za godzinę. I tak jest zawsze podniecony, bez przerwy, wiecznie to wolanie: Paweł, Paweł, Paweł. Chociaż wie, że Paweł nie żyje, czeka stale na jego powrót. Jestem już taka zmęczona. Wydaje mi się, że dłużej już tego znieść nie potrafię. Będę się musiał wziąć i do twojej kuracji, kochanie. Co ty robisz? Kazał mi wyczyścić i przygotować czarno odświętne ubranie Pawła. Po co? Aby je można było każdej chwili włożyć. Ale kto ma je włożyć? No, Paweł, Paweł. Uparł się przecież, że dziś czy jutro Paweł, który tak dawno już nie żyje, musi wrócić. Ma się zjawić punktualnie na godzinę przed ostatnim atakiem, aby mu lżej było umierać. A więc chcę, aby czarne ubranie, które syn powinien włożyć na pogrzeb ojca, było gotowe i czyste. Oglądał i obmacywał tymi biednymi rękami ślepca. Niestety, nie mogę teraz rozpocząć nowej serii zastrzyk. A jego nic nie uspokaja. Biedactwo moje. Postaram się wpaść do ciebie jeszcze raz dziś wieczorem. Och, jak to dobrze. Mam nadzieję, że on nie słyszy twego przyjścia. Głuchnie coraz bardziej. Chodź, bliżej, Małgosiu. Pocałuj mnie. Kochasz? Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Dzięki tobie od pół roku jestem prawie szczęśliwa. Tylko prawie szczęśliwa? Widzisz, on odgadł naszą miłość. Nie wiem doprawdy, w jaki sposób, bo... Dokąd teraz idziesz? Do kowala. Jego malec ma koklusz. Dużo masz wypadków w kokluszu? Nie. A ty się już boisz o swego malca. Cicho, cicho. Słyszę szuranie pantofli. Tak to on idzie. Wyjdź, wyjdź lepiej. Ale nie pozwoliłem mu przecież wstawać z łóżka. Odłagam cię, idź już. Do zobaczenia, mój skarbie. Na pewno wpadnę dziś jeszcze. Idź, idź, idź. Pawle? To ty? Po co ojciec znów wstał z łóżka? Słyszałem rozmowę. Kto otworzył, a potem zamknął drzwi? Pan doktor wyszedł przed chwilą. Siedział tu do tej pory? Pisał nową receptę dla ojca. Kłamiesz. Zbyt prędko zapomniałaś, Małgorzato, że jesteś żoną Pawła. Doktor zabronił ojcu wstawać. Ten konowal to osioł. Osioł. I coś gorszego jeszcze. Niech ojciec siada. Może odgrzać trochę rosolu. Nie. Myślę, że... talerzem rosolu uspokoisz swoje sumienie. Tak. Twój rosol jest dobry. Jest lepszy niż twoje serce. Ale ja mam dosyć twoich rosolów. Doktor mówi, że ojciec ma gorączkę i... Gorączka. Gorączka. To wynalazek waszych termometrów, na których ja mymi ślepymi oczyma nic przeczytać nie mogę. Gorączka to pretekst, żeby sprowadzać tu co dzień tego przemądrzałego medyka. Tu, do mieszkania Pawła. Czy ty nie masz wstydu? Przykryję ojcu nogi pledem. Tu jest chłodno. Nie dotykaj mnie. Przez całe moje psie życie zawsze nie dowierzałem babom. W czasach, kiedy nie byłem jeszcze ślepy, napatrzyłem się dosyć na nie. Widziałem rozmaite. Małe i duże, chude i grube. Na krzywych nogach, na krótkich nogach. I na smukłych, długich nóżkach. Kiedy byłem młody, latali wszystkie za mną. Jak ty za swoim doktorem.
Dziś, kiedy przypomnę sobie wszystkie te dziewczyny, które już dawno gniją na cmentarzu, chce mi się pluć ze wstrętu. Po co się ojciec tak podnieca? Ciebie za czasów, kiedy Paweł był jeszcze w domu, szanowałem. Nawet kiedy ten cymbał miesiącami całymi walęsał się po morzach, wierzyłem, że jesteś uczciwa. Kryłaś się dobrze. Co? Nie, ojcze. Ojcze, nie ojcze. Nie jestem twoim ojcem, a ojcem Pawła. A teraz, kiedy podli klamcy opowiadają, że on nie żyje, to... Proszę już przestać. Nie przestanę. On by miał nie żyć. Mój Paweł. Może i był bliski śmierci, jak gadają, ale żyje. A ty stałaś się taka sama jak inne. Wszystkie jesteście takie. Ale Paweł wróci. Mój syn nie mógł utonąć w morzu. Niech ojciec da spokój. Trzeba mieć litość. Będę miał litość, kiedy on powróci. A tak nie chciałem, żeby on był marynarzem. Ale się smyk uparł i popłynął na morze. Synowie nigdy nie powinni umierać przed ojcami. On wróci. Ja także jestem uparty. Nie umrę, dopóki on nie wróci. Będę na niego czekał. No więc nie trzeba się męczyć. No proszę się uspokoić. Jestem spokojny. Czekam na mojego syna, aby zaprowadzić lat w tym domu. Po jego powrocie odejdę. Bo nie myślę, że tu chętnie pozostaję z wami. Mam dość już tych wszystkich awantur, które wyprawiacie wy, żywi. Czy nie wstyd ci lasić się do tego doktora? 3 lata. Nie mogłaś czekać przez 3 lata. Co? Na co miałam czekać? Na niego. Ty, która byłaś uczciwą kobietą i która kochałaś swego męża, nie mogłaś zaczekać na jego powrót. A więc w takim razie to nie Pawła kochałaś. A kogo? Potrzebowałaś mężczyzny. Tak, wy zawsze potrzebujecie mężczyzny i w lusku, i na podwórzu, i w polu. Biedne, marne stworzenia. Nie masz prawa mówić tak do mnie. Wszystkie jesteście jednakowe. Pamiętam, jak jedna dziewka... Przepraszam, ale... ojca, ale muszę wyjść na chwilę, zajrzę do dziecka. Nie jest zupełnie zdrowe, źle jadło wieczerze, może się we śnie odkryło, a w wiosce dzieci chorują na koklusz. Nie żądam nigdy, żebyś przy mnie siedziała. Możesz mnie zostawić samego. Niech zdycham w moim kącie. Tylko, że ja nie zdechnę. O nie! Muszę czekać na Pawła. Kiedy odchodził ostatnim razem, widziałem go jeszcze. Teraz go już nie zobaczę. Ale usłyszę jego głos. Mówicie, że jestem coraz bardziej głuchy. To nic. On ma głos silny i doniosły. Mówicie, że jestem głuchy. A teraz słyszałem gwizd lokomotywy. Wiem, to przyszedł pociąg 8:24. I Paweł mógł nim przyjechać. Wysiada stary Mateusz na stacji, odbiera jego bilet. Poznaje go. Patrzcie, mówię, ależ to Paweł. Synku, spiesz się. Biegnij. Małgorzato, otwórz drzwi do sadu. Nie słyszysz? Zajmij się, że ktoś zatrzasnął furtkę w sadzie. Zadzwonił dzwonek przy drzwiach. Ależ nie ma nikogo. Sam otworzę drzwi. Paweł! Paweł! Czy to ty? Nie.
Dziś już nie przyjdzie. Nie przyjechał. Niech ojciec się położy. W 9:30. Trzeba zażyć lekarstwo. Mam nadzieję, że mnie tymi kroplami nie otrujesz. Ach, ojcze. Bo się na to nie możecie zdobyć. Macie akurat dosyć odwagi, aby się kryć po kątach, aby zasłaniać okna. Ty i ten twój doktor. Idę do swojego syna. A pamiętaj, że ja ślepy widzę w ciemnościach. Poszła do swojego syna. Jej syn. Jej mały głuptas. Trudno, abym się chętnie godził na taką zamianę. Obca kobieta i ledwie od ziemi odrosły pędrak zamiast mojego chłopca, zamiast mojego zucha. Tych dwoje mogłem ostatecznie znosić, ale razem z Pawłem. Mężczyzna w domu potrzebuje baby i dziecka. Ten smarkul, który nawet nie pamięta, jak jego ojciec wygląda. Gadają, że okręt zatonął. Ale Paweł na pewno wydostał się na powierzchnię morza, uczepił się jakiejś belki i płynie. Dokąd on mógł popłynąć? Miał pewnie mnóstwo przygód. Ten lobus, ten cwaniak, Paweł, musi być gdzieś daleko. Może w Chinach? Wyobrażam go sobie, jak poszczypunie Chinki. Zabawia się nieźle. Nie wie synek, że jego ojciec oślep. Ale wie, że jestem już stary i taki bardzo zmęczony. A on na pewno nie omija po drodze żadnej karczmy. Pawle, pośpiesz się. Stary ojciec czeka, ale może umrzeć tej nocy. Biegnij. Twój stary kiepsko się czuje. I Paweł idzie wielkimi krokami. Minął już szkołę. Minął kościół. Jest już przy furtce ogrodowej. Zaraz zadzwoni dzwoneczek. Popchnął bramkę. Jeszcze 3 kroki. I otwiera drzwi domu. Nareszcie najwyższy czas. Nie miałem już sił, aby czekać dłużej. Prędzej wchodź, chłopcze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tylko tak się umiesz widać? Tak. Niebywale. Otwiera drzwi, wchodzi i mówi po prostu dobry wieczór. Jak gdyby wracał po godzinnej nieobecności do domu. A przychodzę z daleka. Pewnie, wyobrażam sobie. Jestem bardzo zmęczony. Co? Mów głośniej. Jestem bardzo zmęczony. Nie trzeba się było wlóczyć bez końca po świecie. Siadaj. Dziękuję. On mi odpowiada. Słyszę wyraźnie. Boże, Boże, to nie sen. Powiedz, chłopcze, odpowiedziałeś mi, prawda? Powiedziałam tylko dziękuję. Małgorzato, Małgorzato, Paweł wrócił. Paweł jest tutaj, Paweł. Mogę już umrzeć. Jezu. Cóż to? Słabo wam? Wielki Boże, co się stało? Nie wiem. Trzeba go
Dźwignąć, posadzić wygodnie na krześle. Pomóżcie mi, człowieku. Wszedłem tu, ponieważ byłem głodny. To nie moja wina. On wolał, że Paweł wrócił, tak? Tak. A pan jest sam. Nikogo pan ze sobą nie przyprowadził, prawda? Proszę się nie lękać, jestem sam. Ach, jak mocno bije serce. Z trudem łapię oddech. Małgorzato, albo śniłem, albo... Czyja to ręka? Kto mnie posadził na krześle? Synu. Mój synu. Pawle. Skąd przybyłeś, chłopcze? Ojcze, ty go wcale nie widzisz, ty nie... Nie potrzebujesz mi o tym przypominać. Myślisz, że mnie to nie boli, że go tylko słyszę, a zobaczyć go nie mogę? Ja tylko chciałam powiedzieć, że... Że co? Że wygląda na bardzo zmęczonego. Chyba nie przyszedłeś tu pieszo. Owszem, pieszo. Nacierpiałeś się dużo? Tak. A czemu wcale nie pisałeś? Niech pan mu odpowiada. Na litość boską, niech pan cokolwiek odpowiada. Co ty tam mruczysz, Małgorzato? Pawle, odpowiedz. Powiedz ojcu, żeby odpoczął, żeby się położył do łóżka. Co takiego? Powiedz ojcu, żeby się ojciec położył. Nie. Paweł będzie tu rozkazywał dopiero wtedy, gdy mnie już nie będzie. Teraz nie ma nic do gadania. Powiedz mi, czy to cię od razu uderzyło? Czy widać zaraz, że jestem ślepy? Nie. Powiedzcie, że nie, nie. Nie. Mam takie same oczy jak dawniej. Tak. Tak. Małgorzata mi to samo mówiła, ale jej nie wierzyłem. Tobie wierzę. Słuchaj, Małgorzato, a on się zmienił? Tak. Opowiedz mi, jak wygląda? Jutro. Jak to jutro? Przybliż się, synu. Chciałbym dotknąć twojej twarzy palcami. No nie, nie chcę. Ja nic, synu, nie widzę. Nie chcę, żeby mi ktoś palcami wodził po twarzy. Ktoś? Twój ojciec! Ech, dosyć już mam tego wszystkiego. Co to ma znaczyć? Pawle, Pawle! Przede wszystkim... Chce mi się piekielnie jeść. Zaraz, zaraz, w tej chwili mam chleb, masło, mam kiełbasę. Nie! Czekałem na niego przez 3 lata. Muszę z nim pomówić. Potem możesz jeść. Mógłbym jeść i słuchać jednocześnie. Do licha! Jutro może już będę próchnem, ale dziś ja tu jeszcze rozkazuję. Odejdź, Małgorzato. Zostaw nas samych. Proszę się nie niepokoić. Ja tu zostanę. Trzasnę drzwiami, żeby myślał, że wyszłam. Macie tajemnicę przed starym ojcem. Dobrze, dobrze. Nagadacie się jeszcze. Posłajesz? To dobrze. Siadaj. Powiedz mi, Pawle, nie masz już chyba zamiaru odjeżdżać, co? Nie. W porządku. Czas już zająć się domem i sadem. Odpowiedz mi jeszcze... No, odpowiedz... Czy... Proszę pytać prędzej, głodny jestem. Co myślisz o Małgorzacie?
Czemu nic nie mówisz? Kochasz ją? To piękna kobieta. Nie jesteś już złudodziłem. Co teraz rozumiesz przez miłość? Ona jest nawet bardzo piękna. Strzeż się, Pawle. Piękność kobiety to pułapka. Przeszkadza tylko w pracy. Ach, praca. Widzę, że jesteś małkoniem. Chciałeś zostać marynarzem, byle tylko nie pracować w sadzie. Powiadasz, że ona jest taka piękna? Wielka uroda to tylko przeszkoda do szczęścia. Szczęście. Mój Boże. Pamiętam, jak matka nieboszczka powtarzała nieraz: szczęście nie jest z tego świata. Tak mówiła? Nigdy tych snów nie słyszałem. Szczęście nie jest z tego świata. Ciekawe, czego jej też brakowało. Biedne żonisko. Wracając do Małgorzaty. Dawniej kochałeś ją po prostu bez głupstw. Tak jak się kocha żonę. A dziś? A teraz? Co teraz? Czy jesteś o nią zazdrosny? Kiedy byłeś tam, w morzu, pogrążony w wodzie, bliski śmierci, o czym myślałeś? Mów. Nie chcę mówić o śmierci. Nigdy nie mówię o umarłych. Czemu? Bo wtedy nabieram chęci, żeby tak jak oni. Żeby co? Zrobić tak jak oni. Raz już skończyć. Głupstwo! Myśleć o śmierci w twoim wieku. W moim wieku powinien być szczęśliwy, tak? Co rozumiesz przez ten wyraz? Szczęśliwy. Szczęśliwy? Jak inni. Jak wszyscy. Nikt o mnie nic nie wie. Nic dziwnego. Żyłeś z dala od nas. Nawet nie mogę zajrzeć ci w oczy, by zrozumieć sens twoich słów. Nigdy dużośmy ze sobą nie gadali. Ja tego nie lubiłem i ty nie byłeś rozmowny. Ale teraz mówię do ciebie może po raz ostatni. Widzę cię w chwili, kiedy się urodziłeś. Wziąłem cię pierwszego dnia na ręce. Twoja matka odpoczywała. A należało jej się to święcie. Wniosłem cię na podwórze i do sadu. Pokazywałem cię moim zwierzętom. Byłeś niewiele większy niż moja pięść. Śmiać się nawet jeszcze nie umiałeś. A ja byłem taki dumny z ciebie. Zapoznaj się z psami, mówiłem, i z kotem, i z wieprzkiem, który głośno chrząka przy korycie. A wy wszyscy patrzcie, to mój syn. Pokazywałem ci mój sad. Spójrz na jabłonie, syneczku, powiadałem. Zobacz, jak pomidory w tym roku pięknie obrodził. A słońce świeciło jasno. Teraz nic już nie widzę. Każdy dzień wydawał się taki długi, a życie uciekło tak prędko. Ale dziś jesteś znów przy mnie. Muszę ci powiedzieć, że twoja Małgorzata... Twoja Małgorzata... I cóż, ta Małgorzata? Raz pokłóciliśmy się o nią. Ty i ja. Było to wtedy, gdy zdarzyło ci się raz dłużej o niej mówić, pamiętasz? Na pewno pamiętasz.
powiedziałeś mi wtedy, dla mnie tylko Małgorzata znaczy coś na świecie. A ja na to, to czemu nie siedzisz w domu? Po co gonisz po świecie? Ponieważ wiem, że ona tu będzie na mnie czekała. Ale jeżeli ci tak zależy na tej samicy, dlaczego ją porzucasz? Zostań w domu. A ty, idioto, mówisz, muszę się przewietrzyć. Ale nawet kiedy jestem daleko, nie zapominam o niej nigdy. I właśnie dlatego odchodzę, aby móc lepiej myśleć o niej. A potem wrócę, aby patrzeć na nią. I dodałeś jeszcze, odchodzę i wracam. Odchodzę i wracam. To jakby dnie i noce mojej miłości. Ale miłość jest zawsze ta sama. I to ja tak mówiłem? Ja? Tak. Dnie i noce. Zawsze ta sama miłość. A potem taki głupiec przepada gdzieś za morzami na 3 lata i zabawia się z Chinkami. Tym razem noc była zbyt długa. Kto to? To ty, Małgorzato? Ja, ojcze. Cóż, malec. Śpi. Nie uważasz, że wypadałoby może obudzić smarkacza w chwili, gdy jego ojciec wrócił z głębin morskich, co? Ja gadam wciąż o moim synu, ale mojego Pawła interesuje raczej jego brzdące. No idź go, Pawle, zobaczyć. Rozrze się. Ja? Oczywiście, że ty. Mój syn, to niemożliwe. Ja nie mogę zobaczyć mojego syna. Śpi tam, w swoim pokoiku. W tym, który własnoręcznie malowałeś różową farbą. A wyśpiewywałeś wtedy. Pamiętasz, Małgorzato? Widzisz, pozwalam ci. Nie umrę do twojego powrotu. Niech pan pójdzie. Co tu panu szkodzi? No i co, Małgorzato? Teraz, kiedy Paweł wrócił, dumna jesteś z siebie. Znów ojciec zaczyna. Nic jeszcze nie powiedziałem Pawłowi. Nie ze względu na ciebie, ze względu na niego. I cóż teraz, twój doktorek? Błagam, niech ojciec zamilknie. Teraz już błagasz. Boisz się, że wszystko opowiem Pawłowi. Boisz się, czy też się wstydzisz? Mów, czy to prawda z doktorem? No odpowiadaj. Teraz, kiedy Paweł wrócił, nie mogę uwierzyć, aby to mogła być prawda. Ale jeżeli rzeczywiście zawiniłaś, a ja się o tym przekonam, to nawet umarły wyjdę z pod ziemi, żeby cię zadusić. O, jakże można być tak nierozsądnym? Kto to? Pan doktor. To nieładnie, że pan wstał z łóżka. Jaki nieposłuszny pacjent. Co pan tu robi? A pan? Ja? No ależ przechodziłem i zobaczyłem, że się jeszcze świeci. A ponieważ niepokoił mnie stan pana zdrowia, a więc proszę mi podać rękę. Zbadam puls. No, spodziewałem się tego naturalnie. Cóż takiego? Mówiłem już panu 100 razy. Miał pan 2 małe ataki, a teraz nie mogę rozpocząć drugiej serii zastrzyków. Musimy czekać. Lewe ramię jest spuchnięte. Wie pan o tym. Powinien się pan starać panować nad swym podnieceniem. A jak pan się zachowuje? A pan? Proszę, niech mi doktor da rękę.
Gdzie tu się szuka pulsu? Co? Teraz pacjent chce zbadać moją temperaturę, czy też sprawdzić stan moich arterii. No już, już, znalazł pan puls. Na razie nic nie czuję. Ale mam wrażenie, że za chwilę zauważę jakąś zmianę. Paweł wrócił? Paweł? Co też pan wygaduje? A tak, wrócił mój chłopak. No, no może nadejdzie taki dzień, że wróci, ale musi pan dbać o siebie, jeżeli pan chce czekać. A, doktor uważa, że nie dość jeszcze czekałem. No niech pan nie traci nadziei, ale przede wszystkim należy myśleć o zdrowiu. Nie tracić nadziei. On jest wspaniały. Zdaje się, że pan nigdy, doktorze, nie starał się uwierzyć, że Paweł żyje. Co? Niech pani mi powie, pani Małgorzato, co tu się dzieje? Czemu unikasz mego spojrzenia? Tak, tak, powiedz mu. Powiedz? Powiedz, Małgorzato. Co za typ? Nie wystarczają mu jego chorzy. Chciałby także pogrzebać im zdrowych, ha? Odpowiedz mu, Małgorzato. Tak, to prawda. Otworzył drzwi i wszedł. Mój Paweł. A teraz nie potrzebuję już twojej kuracji i twoich proszków, doktorze. Teraz już tylko potrzebuję księdza. Słusznie, gdyż pan się dobrowolnie zabija. To ty, Pawle. Kto to, Małgorzato? Spójrz, Pawle. Oto nasz medyk. No, jak ci się podobał twój brzdąc? Co ci powiedział? Nic. Spał. Nie obudziłeś go? Nie. Wolałem patrzeć, jak śpi. Piękny. Jest równie piękny jak matka. No i co, doktorze, powiesz o moim Pawełku? Ja ciągle proszę, żeby pan się położył i... Dość się należy w grobie. O, dopóki pamiętam, żebyś mi się tylko, Pawle, nie upił w dniu mojego pogrzebu. Wiem, że nie lubisz wylewać za kołnierz, ale w tym dniu... Nie trzeba, abyś był pijany. Nie chcę tego. Rozumiesz? A z pogrzebem nie róbcie sobie wielkich kosztów. Skromnie, bez parady. Bez tej pompy, z jaką odbywało się wasze wesele. A, doktorze, żeby pan widział ich ślub? Byłaś piękna, Małgorzato. Dziś mogę ci to powiedzieć. Prowadziłem cię pod rękę i byłem dumny, jak paw. A jak oni się kochali, te dzieciaki. Opowiedz doktorowi, Pawle, o twojej miłości. Niech wie, niech zrozumie. Co on ma zrozumieć? Jaka ja byłam szczęśliwa. Jaka ja byłam szczęśliwa. Wie pan, doktorze, z początku nie chciałem, żeby oni wyjeżdżali w podróż poślubną. Kiedy jednak podczas uczty weselnej zobaczyłem, jak tych dwoje się całowało, boż jak oni się całowali. Wzruszyłem się i mówię, bierzcie dzieci konia i brykę i jazda w świat na 15 dni. Pamiętasz, Małgorzato? Tak. A, oni zaraz pojechali. Nawet wieczerzy już nie kończyli. Ona w swojej białej ślubnej sukni. A Paweł nigdy mi nie chciał powiedzieć, gdzie byli przez te 2 tygodnie. Niedaleko. W wiosce, w której spędziłam kiedyś wakacje, gdy miałam 12 lat. Pełno tam było róż, geranium kwitło pod oknami. Coście tam robili? Opowiadaj! Po południu chodziliśmy do wielkiego, ciemnego lasu. Do ciemnego lasu. Świetnie. Niech
chlebem. Zuchy chlopak. Pawle, Pawle, Pawle. Po mojej śmierci musicie tam jeszcze raz na dwa tygodnie pojechać. Żądam tego. Przyrzekam ci, ojcze, że pojadę. Jak dobrze, że doczekałem się powrotu Pawła. A oni wszyscy gadali, że mój synek leży na dnie morskim, że ryby i meduzy. Boże, Boże, brak mi tchu. Mówiłem, że tak będzie. Nie, to nic. Synu, podaj mi rękę. Idziemy. Dokąd? Prowadź mnie do mojego pokoju. Pójdę pierwsza. Nie trzeba. Paweł zna drogę. Żegnam, doktorze. A ty, Małgorzato, nie zapominaj, że Paweł na ciebie czeka. On się zabija. Małgosiu, kto jest ten człowiek? Nie wiem. Skąd przychodzi? Nie wiem. Czy on znał Pawła? Nie, wątpię. Jakżeż ty mogła pozwolić, aby jakiś nieznajomy przywłaszczał sobie prawa twojego męża? Kochanie moje... Nie dotykaj mnie. Małgosiu, skarbie... Czy ty nie rozumiesz, że Paweł mógłby dziś wrócić i że mógłby wejść do domu tak jak on? Oszalałaś. Paweł nie może wrócić. Wiesz o tym dobrze. Ale nie wiedziałam o tym, że gdyby dziś wrócił, padłabym mu w ramiona, błagając o przebaczenie. Myślałam, że on nie żyje, ale jeśli by żył, kochałabym tylko jego jednego. Odczuwam żal i wstyd. Ależ on cię opuszczał, wyjeżdżał na długie miesiące. Teraz wiem, czemu to robił. Czemu? Żeby myśleć o mnie, żeby tęsknić. Kochał mnie ponad wszystko. Mrzonki! Gdyby on wrócił, nie byłby taki, jakiego sobie wymarzyłaś. Zapominasz, że był wiecznie pijany. Zresztą wiesz, że on zginął. To tylko żywi zmieniają się, stają się źli i starzy. Mój Paweł zawsze będzie młody i tkliwy, jak w dniu ostatniego odjazdu. Umarli nie starzeją się. I są zawsze żywi, tak? Czy chciałbyś mnie teraz wziąć w ramiona? Wiedząc, że gdyby Paweł wrócił, odeszłabym od ciebie i jemu rzuciłabym się do nóg. Czemuż ty klękasz? Co ty wyprawiasz, kobieto? Pawle, błagam cię o przebaczenie. Zdradzałam cię z tym człowiekiem, którego nigdy nie kochałam. Ciebie tylko kocham. Pawle, mężu mój. Cóż to za scena? Czy dostanę teraz jeść i pić? W tej chwili. Nie. Jeżeli pan nigdzie się nie spieszy, to może pan zechce pozostać w tym domu i... Ja tutaj? O nie! Dokąd pan idzie? Jeżeli dostanę od pani 100 franków, pójdę do oberży. Prześpię się raz na porządnym łóżku z pościelą. A rano dadzą mi jeść i ruszę przed siebie. Proszę, proszę, pieniądze. Ale jutro niech pan przed odejściem tu wstąpi, niech pan zobaczy się ze mną. Po co? Przyszedłem tu po kawałek chleba. Ale pani była zbyt wspaniałomyślna. Ofiarowała mi pani całą rodzinę, nawet małe dziecko. Robiła pani wszystko, co było w jej mocy, aby dać temu starcowi chwilę szczęścia. A ja... Czy pomyślała pani o mnie? Czy zastanowiła się pani nad tym, że może ja już nie mam ani żony, ani ojca, ani dziecka? No co? Powiedz, Małgorzato.
Ach, a jeśli on jutro zapytał swego syna, to... O niego nie potrzebujecie się już kłopotać. Zasnął na zawsze. Przy mnie. Przy swoim synu. Jest już po tamtej stronie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, panie. Po cóż mam wam opowiadać o moim życiu, które obchodzi tylko mnie? Ale jedno wam chcę powiedzieć. Dzisiejszego wieczoru wolałbym być na miejscu tego starego. I Pawła, który śpi na dnie morza. Im pewnie nie lekko było umierać, ale ja nie wiem, jak żyć. Czy mogę coś zrobić dla pana? Nic. Dostałem już jeść. Żegnaj, Małgorzato. Żegnaj. Przygoda jednego wieczoru. Będę teraz czekała na Pawła, tak jak ojciec czekał na niego. A kiedy wróci... On nie powróci nigdy, Małgorzato. Skąd ty możesz wiedzieć? Skąd możesz wiedzieć? O, pociąg przyjechał. Gdyby ojciec żył jeszcze, powiedziałby teraz, że Paweł wrócił. Pawle? Mój Pawle...